sense. Z tej strony Jarlec i dzisiaj będę dla was testował C-Shaker. Mamy tu Milesa, Snickersa, Bounty i Twixa. Przed skosztowaniem naszego shakera trzeba go dobrze wymieszać. Przygotowałem sobie ekstra takie szklane kieliszki, żeby było widać różnicę. Najpierw trzeba odkręcić i to odezwać. Smacznie wygląda. Muszę od razu powiedzieć. Jest taki brązowy. Tak wygląda. A teraz kosztujemy. Smakuje rzeczywiście jak Mars. Dobry. Czuć kakao. Trochę czekolady. Mars smakuje trochę jak lody. Teraz kosztujemy Snickersa. Snickers jest chyba trochę bardziej brązowy. Orzechy czuć. Kakao i orzechy czuć. Podoba mi się. Jak tu wszystko pewnie smakuje jak lody. Bo to też trochę smakuje jak lody. Dobry jest Snickers. Smakuje orzechowo-kakaowo. Jad. Teraz kosztuje Twixa. Ciekawe, jaki będzie miał kolor. Też brązowy. Ten jest chyba trochę jaśniejszy. Czuć trochę kakao i chyba karmel. Czuć tu karmel i Twix jest bardziej słodszy. Mi smakuje. Teraz ostatni shaker. Według kamerzystki najlepszy Bounty. Odkręcić i zerwać wieczko. Pierwszy, który wyszczelił. A. Jest trochę przepełniony. Nie pokażę. Muszę wyleję. O. Nie jest biały. Jest taki trochę brązowy. Jest trochę taki najjaśniejszy chyba. Czuć bardzo kokosa. Czuć kokos i wodę. Albo to jest mleczko kokosowe.
Ale chyba coś tam trochę wody. Najlepszy będzie Twix i Bounty razem. Później Snickers, a na końcu Mars. Mars smakował jak czekolada. Snickers smakował orzechowo i to mi się podobało. Bounty smakował kokosowo. Bardzo dobrze. A Twix smakował słodkim karmelem. To było już na tyle. Ja się z wami zegnam. Zasubskrybujcie, zalajkujcie, wpadnijcie na inne odcinki i na. Chill out z widokiem na Giełdę.